Bad decisions make good stories. Taki napis widnieje na okładce książki Grzegorza Szamotulskiego. Nie wiem, czy ten projekt, który zaplanowaliśmy, był bad decisions. Na pewno była to decyzja o tym, żeby tworzyć otwarte spotkania ze sportowcami i ludźmi literatury sportowej, przede wszystkim dla akademii sportowych z regionu. Wyszło jak wyszło, że głównie spotykamy się online. Akademie nie mogą robić grupowych, planowanych wyjść na te wydarzenia, które zrobiliśmy w plenerze. No ale jak druga część tego hasła głosi make good stories, no to mamy też nowych gości, których nie przewidywaliśmy pierwotnie w naszym projekcie. Jednym z takich gości jest Krzysztof Baranowski ze Sportowej Książki Roku, z którym dzisiaj porozmawiamy. Witam serdecznie, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Salon sportu z panem to takie troszkę podsumowanie tego, co robiliśmy przez ostatni rok, gdzie staraliśmy się promować literaturę sportową i czytelnictwo wspólnie z ludźmi sportu. No może zacznę od tego. Za mną są autografy ludzi, których gościliśmy, ludzi sportu, którzy się przyznali, że czytają. No tak z pana doświadczenia, wśród sportowców dużo jest czytelników, czy raczej znaleźć sportowca, który lubi sięgnąć po książkę, to jest nie lada sztuka? Wbrew pozorom, tak, dużo, dużo sportowców tych profesjonalnych czyta. Niekoniecznie też książki związane ze swoją dyscypliną, chociaż z tego, co piłkarze, zwłaszcza polscy, mówią, czytają raczej książki związane właśnie z piłką nożną, ale generalnie dużo sportowców sięga po książki, bo po prostu no, coś trzeba robić, tak, między treningami to nie jest tylko profesjonalny sport, to nie jest tylko treningi i chodzenie po galeriach, także tak, jak najbardziej. Tomasz Łapiński zresztą, autor powieści, najpierw powieści piłkarskiej, teraz powieści, którą będzie wydawał ogólne, niekoniecznie związanej ze sportem, czyta bardzo dużo książek i to jest taki człowiek, który przełamuje ten stereotyp, jeśli chodzi o czytelnictwo w polskim sporcie. My trochę tych stereotypów też obaliliśmy przez ostatni rok, ale zapytam pana o ten trend w ogóle książek sportowych, bo to jest coś, co na rynku wydawniczym w Polsce jest tak naprawdę świeże. Nie? Wczoraj przeglądałem troszkę takich starszych pozycji, tam się zdarza jakiś Roman Kołton, jakiś życiorys Kazimierza Górskiego, ale to są raczej takie sporadyczne, niszowe pozycje. Taki boom na książki sportowe to są te ostatnie lata. Skąd się to zjawisko wzięło i jaka jest skala zainteresowania książką sportową w naszym kraju? Tak, generalnie rynek książki sportowej w Polsce był dużo bardziej rozwinięty w dawnych latach. W latach, myślę, może nie komuny, ale zaraz przed. Natomiast teraz ten boom zaczyna się od roku, myślę, 2015, bo w 2014-2013 tych książek pojawiało się jeszcze nie tak dużo. Natomiast od 2015 roku ze statystyk, które prowadzę też w ramach prowadzenia strony, którą obsługuję, tych książek jest od 150 do 200 nawet rocznie, jeśli chodzi o wszystkie książki sportowe. Oczywiście nie wszystkie mają nakłady komercyjne, czyli takie te duże, tak? Bo dużo książek typu monografie piłkarskie wychodzi w małych nakładach, ale generalnie tych tytułów jest bardzo dużo. I rynek książki sportowej w pewnym momencie, myślę, że w ostatnim roku troszeczkę się zaczął przesycać, jeżeli można tak powiedzieć. Tych tytułów wychodziło tak dużo, że też trzeba było troszeczkę przystopować, w czym pomógł, oczywiście obierając to w cudzysłów, koronawirus, bo tych książek w tym roku nie wyszło tak dużo jak w latach poprzednich, natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że rynek troszeczkę się zaczął zapełniać i wychodziło tych biografii już każdego sportowca, tak? Niekoniecznie kogoś, kto coś osiągnął, tylko wychodziły takie książki, które niekoniecznie powinny się ukazywać, jeżeli mogę tak powiedzieć. Więc myślę, że rynek jest bardzo rozbudowany i on cały czas się powiększa. Natomiast myślę, że też sytuacja globalna związana z gospodarką i z rynkiem wymusi też to, że tych tytułów będzie się może ukazywało troszeczkę mniej, ale będą musiały być bardziej przemyślane, bo jednak trzeba też dać pod uwagę rachunek ekonomiczny. Nie zawsze wydawnictwa, wydaje mi się, patrzyły na to, czy dana książka się zwróci. Czasem wydawano książki, które miały być kontrowersyjne, miało być o nich głośno, ale mogły się niekoniecznie sprzedać. Teraz trzeba
ten proces wydawniczy też troszeczkę bardziej, myślę, przeanalizować, bo jednak nie każdy może sobie pozwolić na wpadki, tak? Nie każdy może sobie pozwolić na wydawanie książek, które się po prostu nie sprzedadzą. Ale tak jak pan powiedział, rynek jest bardzo rozbudowany. Od kilku lat tych książek naprawdę okazuje się bardzo dużo. Duża część książek, które chociażby są u nas w bibliotece dostępne, to są książki z wydawnictwa Sine Qua Non. Myślę, że to jest wydawnictwo, które miało duży wpływ na to zjawisko, o którym pan mówił, tej takiej masowej promocji książek sportowych. Ale co ciekawe, to wydawnictwo z czasem też zmienia troszkę profil i pojawiają się tam książki z zakresu książki kryminalnej, obyczajówki. Jak pan patrzy na tę inicjatywę? Bo wiem, że też na pewno ma pan duży kontakt akurat z tym wydawnictwem. Między innymi... Tak, wydawnictwo Sine Qua Non generalnie, że tak można tak powiedzieć, ojcem sukcesu książki sportowej w Polsce, bo tak naprawdę od tego wydawnictwa zaczął się ten proces wydawniczy tych wszystkich książek sportowych i na pewno jest to niekwestionowany lider dzisiaj, który wydaje najwięcej książek sportowych w całym roku. I wydawnictwo to też ma, można powiedzieć, dwa albo trzy profile, tak? Bo książka sportowa to jest jeden z tych segmentów, w którym są niekwestionowanym liderem, natomiast też bardzo mocno stawiają na kulturę związaną z muzyką, tak? Jest to taki profil związany z literaturą pop, czyli związaną z muzyką. Oraz też fantastyka, to jest taki trzeci segment, w który mocno wydawnictwo poszło i tak naprawdę to też jest duży plus dla tego wydawnictwa w sytuacji ekonomicznej, w której się znajdujemy, bo tak naprawdę w razie załamania się któregoś rynku, jak na przykład rynek książki sportowej, wydawnictwo nie ma od razu problemów, tak, z działalnością. Ale nie tylko wydawnictwo Sine Qua Non jest takim liderem rynku polskiej literatury sportowej, bo na przykład wydawnictwo Agora wyspecjalizowało się w rynku książki górskiej, a książki górskie też poniekąd są uznawane za książki sportowe. Więc jest kilka wydawnictw, które poszło w swoje profile. Myślę, że każdy wydawca też zauważył sukces tej książki sportowej w ostatnich latach i można powiedzieć, że na przestrzeni tych pięciu ostatnich lat, czyli od tego 2015 roku, który wyznaczyliśmy jako taką granicę, kiedy to się wszystko zaczęło, około 100-120 wydawców ma w swoim portfolio chociaż jedną książkę związaną ze sportem. Także myślę, że wydawnictwo, o którym pan wspomina, na pewno zaczęło cały ten trend i wtedy okazało się, że ta książka sportowa ma potencjał, tak? Bo kibice czytają o swoich idolach. Mamy mnóstwo książek o tych największych klubach, o Barcelonie, o Realu. Oczywiście nie wszystkie były dobre, no to nie oszukujmy się, że dużo książek, myślę, że nawet większość książek, które wychodzi, jest no niekoniecznie ma bardzo dużą wartość merytoryczną, ale tak naprawdę wśród tych 200 książek, powiedzmy, które wychodzą rocznie, spokojnie te 30% to są takie perełki, które można wyłowić i po które warto sięgnąć. Zapytam o coś, co bardzo często padało przy okazji realizacji tego projektu, który teraz robimy. Jak czytam książkę na przykład Grzegorza Szamotulskiego, Sebastiana Mili, wielu innych takich znanych zawodników, niektórzy, których gościliśmy, mówią, że nie lubią tych książek, bo tak naprawdę czy on to napisał, czy na przykład on tylko daje swoje nazwisko. Jaka jest prawda o tych książkach biograficznych? Piszą je piłkarze, to są faktycznie przemyślenia tych piłkarzy, czy to jest ich nazwisko i praca dobrego wydawcy? Znaczy, no, nie ma się co oszukiwać, że każdy profesjonalny sportowiec jest w stanie przelać swoje myśli na papier na tyle, żeby to było ciekawe dla czytelnika. Przy każdej książce tak naprawdę znanego piłkarza, nie tylko w Polsce, tylko generalnie na świecie, czy z innego znanego sportowca pracuje ten tak zwany copywriter czy dziennikarz. Zresztą dziennikarze są często wymienieni obok tych ludzi na okładce, tak jak mieliśmy na przykład nienasyconego Roberta Lewandowskiego, to książkę pomógł napisać mu Paweł Wilkowicz, Sebastiana Mile, Leszek Milewski i tak dalej, więc to nie jest żadna tajemnica, że dziennikarz ma bardzo dużą rolę w tym, żeby
żeby wyciągnąć te wszystkie historie z danego sportowca i też to napisać w taki sposób, żeby się to chciało czytać, więc tak jak mówię, to nie jest żadna tajemnica. I rola dziennikarza jest tu tak samo ważna jak danego sportowca, bo po pierwsze trzeba dobrze zadawać pytania, bo żeby wyciągnąć ciekawe historie i te historie, które ludzie będą chcieli czytać, a druga sprawa to napisać to w taki sposób, żeby to było zjadliwe i czytelnikom przypadło do gustu, więc myślę, że tak mówię, to nie jest żadna tajemnica, że jest tam gdzieś ktoś z boku i w sytuacji, w której mamy książkę kogoś znanego sportowca, gdzie nie jest wymieniony żaden dziennikarz czy żaden inny autor, no to myślę, że można od razu założyć, że ktoś za tą książką stoi. Oczywiście no, zdarzają się wyjątki potwierdzające regułę. Myślę, że wspomniany Tomasz Łapiński byłby w stanie sam napisać o sobie książkę, ale to też kwestia obiektywizmu, tak? Zawsze inaczej patrzy na nas ktoś stojący z boku i jest w stanie troszeczkę krytycznie podejść do naszej kariery, do tego, co chcemy opowiedzieć. Tomasz Łapiński sam niedawno przyznał, że nie lubi książek sportowych. W jednym z wywiadów promujących jego ostatnią książkę. Pan zajmuje się książką sportową, czy pan faktycznie lubi książkę sportową? Jak to jest w pana przypadku? Nie no, oczywiście, że lubię pod tym kątem, że jest to jakieś dla mnie też hobby, tak? Ta praca, którą wykonuję, jest to zarówno hobby, to mnie bardzo cieszy. Natomiast, tak jak powiedziałem przed chwilą, no, trzeba mieć świadomość, że no, nie wszystkie książki sportowe są dobre. I te 40-30% książek, które wychodzi w danym roku, można uznać za wartościowe. Reszta to są takie zapychacze rynku, które też niestety muszę czytać. To nie ukrywam. Czytałem właśnie wywiad, przygotowując się i tam powiedział pan takie zdanie, że często czyta pan książki, które mogłyby raczej posłużyć jako podkładka do herbaty czy kawy. Tak, no jest to, wiem, że to jest okrutne i nie powinno się tak traktować książek, ale niestety jest to marnowanie papieru. Niektóre książki, które wychodzą i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. To w tym też jest moja rola jako redaktora książki strony Sportowa Książka Roku, aby informować czytelników o tych książkach, które warto przeczytać i po to też jest plebiscyt, żebyśmy wskazywali czytelnikom książki, po które warto sięgnąć. Oczywiście to wygląda tak, że założyłem sobie taką regułę 3-1, czyli na 3 książki sportowe, które przeczytam pod rząd, następna książka nie jest sportowa, żeby też poszerzać horyzonty, żeby też troszeczkę chłonąć innej wiedzy. Ja też teraz piszę własną książkę o klubie sportowym Wieczysta, więc też potrzebuję tych bodźców z zewnątrz, żeby też budować narrację umiejętnie i tak dalej. Także tak jak powiedziałem w tym wywiadzie, podtrzymuję to, co powiedziałem. Nie wszystkie książki sportowe są dobre i na tym może poprzestać. Tworząc ten projekt, chcieliśmy też wyjść do czytelnika, który po książkę sięga rzadko albo wcale. I bardzo często chyba książka sportowa spełnia taką rolę, że osoby, które normalnie książek nie czytają, nie lubią czytać książek, po biografię jakiegoś sportowca bardzo chętnie sięgną. Ale tutaj z kolei jest pewna pułapka, bo jeżeli promujemy taką literaturę też wśród młodych ludzi, to są książki, no wiele też ich w tym ostatnim czasie miałem w rękach, które warto, żeby młody człowiek przeczytał, zainspirował się, no ale duża część to są takie tytuły, do których przystała taka nowa nazwa alkobiografia. To też jest takie zjawisko dość chyba ponure, kiedy rynek, tak naprawdę przypuszczam, sprzedaż takiej książki ma być duża, ale czy to jest dobry przyczynek dla promocji czytelnictwa, czy w ogóle promocji sportu, to takie pytanie, które chyba warto stawiać. No Szamo, który można powiedzieć, że częściowo się w ten trend wpisuje tych książek, był u nas sportową książką roku, o ile dobrze pamiętam, 2014, jeżeli się nie pomyliłem. No to była dobra książka, ale no też to nie jest książka dla młodszych czytelników oczywiście, bo jednak tych przekleństw i historii, które nie powinny trafić do młodszych ludzi, jest tam sporo.
to taka też była dawna polska piłka nożna, tak, w latach 90., czy może troszeczkę wcześniej, że ci piłkarze, no pili, to nie da się ukryć, że tak wyglądała piłkarska szatnia. Zresztą jestem świeżo po lekturze biografii Tomasza Hajty, gdzie też jest sporo takich informacji, więc no taka była rzeczywistość, tak, więc te książki tak wyglądają. Grzegorz Szamotulski jako piłkarz, owszem, troszeczkę jako w polskiej lidze czy za granicą osiągnął, natomiast no też tych spektakularnych sukcesów nie miał, więc ciężko byłoby napisać o nim książkę, biografię pod kątem stricte sukcesów sportowych, bo to nie były spektakularne sukcesy. Tak samo u Andrzeja Iwana, no zagrał w reprezentacji i tak dalej, ale jako tako nie były to jakoś nie wiadomo jakie sukcesy, tak? Natomiast jego życie prywatne było bardzo, że tak powiem, spektakularne, więc dlatego też takie książki powstają, ale książka Dawida Janczyka nie do końca była dobra, nie była ciekawa mimo tych perypetii życiowych, które przeżył i tej tragedii, którą poniekąd też na własne życzenie miał we własnym życiu. Także sam temat alkoholu czy podobny też nie jest jakby gwarantem sukcesu. Oczywiście jest to, że tak powiem, fajny fundament do stworzenia ciekawej książki, bo już jakiś temat mamy i nie trzeba go sztucznie wytwarzać. Natomiast to też trzeba dobrze opisać, bo zasypany Żelisława Żyzińskiego i Igora Sypniewskiego historia tego człowieka też nadawała się na bardzo mocną opowieść, bo on trafiając między innymi do Wisły Kraków, tam różne perypetie przeżył i uciekał z Wisły przecież mimo aktualnego kontraktu, to ta książka była w miarę dobra, ale też nie była tak spektakularna jak Szamo i Spalony o Andrzeju Iwanie Krzysztofa Stanowskiego, bo też Krzysztof Stanowski ma taki fajny flow, tak? On potrafi fajnie te książki napisać, więc myślę, że te alkobiografie też się już powoli kończą, bo tych zawodników z tamtych lat, których warto było pisać, też już zaczyna ubywać już. Już nie ma o kim stworzyć takiej kolejnej książki, więc no był taki trend na rynku oczywiście i był dość mocno eksploatowany, ale powoli już to zanika. Zapytam w takim razie, o kim biografię warto by było napisać, a kto takiej biografii nie ma z tych ubiegłych lat? Skoro tematy się wyczerpują, to jeszcze czy ktoś taki został? Ja bardzo chętnie bym przeczytał biografię Adama Małysza, bo to jest człowiek, który jest jakby jednym ze sportowych bohaterów mojej młodości, bo gdy był w tym sportowym topie, to wtedy byłem nastolatkiem, więc na pewno jego biografię bym przeczytał, aczkolwiek wiem, że on też tej biografii nie chce napisać, bo były różne podchody jeszcze bliżej końca jego kariery, kiedy jeszcze był bardziej popularny. No to w grę wchodziły tam pozwy sądowe. Generalnie nie chciał napisać takiej biografii, natomiast to jest człowiek, który w okresie swojego tego sportowego topu był, myślę, jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców. Myślę, że możemy tak to powiedzieć, bo wtedy polska piłka nie osiągała jakichś spektakularnych sukcesów, reprezentacja nie grała dobrze, polskie kluby grały w europejskich pucharach jak zawsze, a jednak o Małyszu się mówiło na każdym kroku. W niedzielę siadało się do obiadu, tak, włączało się telewizor i się oglądało skoki narciarskie, więc myślę, że to jest taki człowiek, którego historię warto było opisać. Aczkolwiek to też jest człowiek, który nie wywoływał skandali, więc nie wiem, czy poza takimi rzeczami, które już mieliśmy okazję przeczytać w jakichś reportażach, w jakichś informacjach internetowych, coś udało, no to tak, udałoby się pewnie coś znaleźć dotyczącym jego rodziny, natomiast no też to nie byłaby taka wybuchowa biografia, że tak powiem. Ta jego ostatnia książka Tomasza Frankowskiego, to jest człowiek, który nie wywoływał skandali, raczej mu się nie zdarzało. I ta książka, która wyszła teraz spisana z Piotrem Wołosikiem, jest ciekawa, jest fajna, ale jest taka grzeczna i taka, że tak powiem, powolna. Tak? Nie dzieje się tam wiele, ale dobrze się to czyta. I myślę, że taka sama byłaby książka Adama Małysza. Książka sportowa to nie tylko biografia tak naprawdę, bo to jest taka pierwsza rzecz, która nam się gdzieś nasuwa na myśl, ale mamy takie książki na przykład chociażby Bartłomiej Rabi, Podcięte skrzydła kanarka, która pozwala zrozumieć fenomen brazylijskiego futbolu. Znakomity znawca tematu. I inne tego typu publikacje, które pokazują troszkę kulis sportu, przekazują wiedzę o sporcie i sprawiają, że
chyba my jako odbiorcy sportu, jako widzowie, kibice, możemy też bardziej świadomie przeżywać to, co się dzieje na arenach sportowych. To jest chyba też taka bardzo ważna rola, jaką książka sportowa ma do odegrania. Tak, książka Bartka była bardzo ciekawą książką. Jednym z takich tytułów, który wpisuje się w ten trend reportaży, tak, o sporcie, rynku, który powoli zaczyna się coraz bardziej rozwijać, bo tych reportaży sportowych było mało do tej pory. Bardziej jednak celowaliśmy wszyscy w biografii piłkarzy. To był taki temat bezpieczny dla wydawnictwa, bo było wiadomo, że to się sprzeda. Natomiast reportaże to jest taki segment, który teraz zaczyna się bardzo mocno rozwijać i to jest bardzo fajne, bo Aniołowie o brudnych twarzach Jonathana Wilsona, czyli książka o piłce argentyńskiej, obszerna, bardzo duża. Naprawdę bardzo ciekawa książka, która taka niesztampowa, bo Wilson to też jest taki nietypowy autor, który fajnie podchodzi do tych tematów, które opisuje. Wspomniane podcięte skrzydła kanarka, teraz Mecz to pretekst, książka Michała Kołodziejczyka i Anity Werner. Bardzo kapitalna książka. To mogę powiedzieć, że to jest książka, po którą można brać w ciemno, bo autorzy podróżowali po świecie, między innymi byli w Izraelu, w Bośni i Hercegowinie i pokazują piłkę nożną w tym kontekście społecznym i politycznym. To nie jest książka sportowa, można tak powiedzieć, że to nie jest książka sportowa i to jest jeden z takich reportaży, który naprawdę przełamuje stereotyp książki sportowej. To nie jest zła książka, po prostu to jest świetna książka i myślę, że właśnie takich tytułów brakuje najbardziej, bo one są w tej mniejszości, o której wspominałem, tak? Więc myślę, że te trzy, Aniołowie o brudnych twarzach, Mecz to pretekst i Podcięte skrzydła kanarka z ostatnich lat, bo jeżeli byśmy się cofnęli wstecz, to tych książek też było kilka, ale to są takie trzy tytuły, które w ostatnich latach na pewno, po które warto sięgnąć. Życie pokazuje też, że na książkę sportową, wracam trochę do biografii, trzeba zawsze wybrać dobry moment, bo czytałem chociażby recenzję tej książki na temat Jerzego Brzęczka, bardzo słynnej w ostatnim czasie. Czy to jest dobry moment, żeby o selekcjonerze tuż gdzieś tam przed turniejem pokazać taką książkę? Już nawet pomijam ten aspekt jakości tej książki. W ogóle, czy to jest właściwy moment na publikację? Tak samo przypuszczam, że teraz gdzieś tam będą podchody, że może biografia Igi Świątek, która dopiero gdzieś ten sukces osiągnęła, prawda? To czasami jest tak, że książka, która się wydaje jakimś tam wydarzeniem pobocznym w życiu sportowca albo trenera, może mieć jednak bardzo duży wpływ na jego dalsze losy, dalszą karierę, na to, jak jest postrzegany. Czy ja generalnie nie jestem zwolennikiem czytania książek sportowców, którzy są w trakcie aktualnej kariery i nie rozumiem pisania takich książek, o ile jeszcze Messiego czy Ronaldo jestem w stanie zrozumieć, bo jednak to są gwiazdy tak dużego formatu, że coś ciekawego można o nich przeczytać, o tyle, no i też nienasycony o Lewandowskim. Ta polska książka była bardzo dobra, mimo że Robert wtedy miał chyba 30 lat czy 29, bo ona wyszła jakoś 2 czy 3 lata temu. To była dobra książka, natomiast generalnie pisanie książek, bo tak jak pan wspominał, Idze Świątek jest dla mnie kompletnie absurdalnym pomysłem pisanie teraz książki o niej. Jest właśnie absurdalne, bo co można napisać przykładowo o Idze Świątek? No wygrała pierwszy turniej, oczywiście tam w młodości trenowała, no ale cóż wielkiego można o niej napisać? Nie rozumiem pisania takich książek. I można zarobić na takiej książce. No to jest oczywiste, natomiast tak jak mówię, no to jest tylko robienie sobie krzywdy. Tak jak w przypadku Jerzego Brzęczka, abstrahując już od tej jakości, bo pisałem w mojej recenzji tej książki, że ta książka jest po prostu wręcz absurdalnie głupia i podejście autorki do całego omówienia tego tematu. Natomiast tak samo właśnie w przypadku Jerzego Brzęczka. Nic, jako piłkarz, był średnim piłkarzem i wiele nie osiągnął. Wygrał, nie pamiętam, czy tam Mistrzostwo Austrii, czy coś takiego, ale generalnie jako piłkarz nie osiągnął nic. Jako selekcjoner wyszedł z grupy, z której trzeba było wyjść, bo po prostu nie wyjście z niej byłoby kompromitacją. Więc pisanie książki na tym etapie o nim jest dla mnie kompletnie chybionym pomysłem. Jeszcze o ile byłaby to książka skonstruowana w taki sposób, że mogłaby jakby wyjaśniać jakieś podejście
selekcjonera do zawodników, wyjaśniać jego relacje z piłkarzami, no to jeszcze można by było to jakoś tam wytłumaczyć, tak? Natomiast pisanie kariery Jerzego Brzęczka, życiorysu, jest dla mnie bez sensu. Natomiast zdaję sobie sprawę, że to wszystko wiąże się z tym, że trzeba zarobić na tym pieniądze. Ale tak jak mówię, tych książek grających zawodników, zwłaszcza zagranicznych, u nas ukazuje się bardzo dużo. Były książeczki o Garecie Bale'u, o Ryanie Giggsie. No, no i jeszcze o ile Ryan Giggs już wtedy nie grał, to rozumiem, bo jednak był to dość popularny zawodnik Manchester United. No to Gareth Bale, książka, która wyszła chyba 4 czy 3 lata temu, wciąż no, gra to za duże słowo, bo dopiero zacznie grać po przejściu z Realu, ale generalnie jest to aktywny zawodnik i wszystkie te informacje, które w tych książeczkach można znaleźć, są za jednym dotknięciem myszki w internecie, bo to nie są odkrywcze książki. Jest taki autor książek Luca Caioli, książek sportowych, który owszem dodaje coś od siebie, bo jednak jest to dziennikarz, który gdzieś tam się obraca wśród tych klubów, ale w większości jego książki polegają na tym, że to jest takie przepisywanie internetu po swojemu, tak? Czyli dodawanie coś od siebie. I tylko problem jest cały czas w tym, że te książki się sprzedają i to jest wyznacznik rynku, że jeżeli coś się sprzeda, to i tak zostanie to zrobione. Ale tak mówię, ja nie jestem zwolennikiem tworzenia takich książek, natomiast no, rachunek ekonomiczny jest inny. Przynajmniej do tej pory taki był. Przy każdym takim wywiadzie online wspominam o konkursach, które zaproponowaliśmy naszym czytelnikom, ponieważ projekt jest online, wyszedł poza Ostrudę, stał się ogólnopolski albo i ogólnoświatowy. Każda praca, która napłynie, będzie rozpatrzona. Do lat 13 jest konkurs na booktalking dla dzieci, o każdej książce można powiedzieć, a od lat 14 do 19 jest konkurs na esej, gdzie trzeba sięgnąć po jakąś książkę sportową i odpowiedzieć w eseju na pytanie, czy przedstawiony tam bohater może, czy nie może być autorytetem. Ostatnio przeprowadzałem wywiad z Tomaszem Gromadzkim, naszym pięściarzem, i w tym kontekście rozmawialiśmy o książce Tysona Fury, która trochę zmienia właśnie obraz tej postaci, bo znamy go z wielu kontrowersji, znamy go też jako wspaniałego sportowca, a w książce z kolei dużo poświęca walce z depresją i swojej działalności na rzecz pomocy dla takich osób. Bardzo fajny przyczynek na esej. No to zapytam pana, gdyby pan miał komuś podpowiedzieć, słuchaj, o czym ja mam napisać taki esej, bo chciałbym wziąć udział w konkursie, jaki bohater jest fajny do opisania? Zarówno negatywnie można odpowiedzieć, że to nie jest autorytet i uzasadni dlaczego, jak i pozytywne. Myślę, że dla takiego starszego czytelnika, który może czytać już takie mocniejsze historie, to bardzo niedocenioną biografią, która wyszła w Polsce, była książka o Tigerze Woodsie, golfiście ze Stanów Zjednoczonych. To jest książka, która przyszła przez nasz rynek całkowicie bez echa. Ona wyszła w 2018 roku w grudniu. Natomiast to jest, autorzy próbowali skontaktować się z Woodsem, ten odmówił udzielenia autoryzowanych wypowiedzi do tej książki, ponieważ skupili się w niej na psychologicznym wyjaśnieniu fenomenu Tigera Woodsa, bo on już w bardzo młodym wieku osiągnął sukces, oraz jego upadku, czyli przeanalizowali zarówno to, jak dostał się na szczyt, jak to wyglądało, gdzie bardzo duża rola rodziców była w tym, że Tiger Woods osiągnął to, co osiągnął, oraz to, co się stało później. Nie będę zdradzał oczywiście szczegółów tej książki, ale to jest taka książka, wydawnictwo Bukowy Las, jeżeli ktoś by szukał, biografia Tigera Woodsa z 2018 roku, to jest taka pozycja, którą mogę polecić. Natomiast jeśli chodzi właśnie też o takie tematy związane z psychologicznym podejściem autorów do opisywanej postaci, to też myślę, że biografia Marii Szarapowej, którą wydało wydawnictwo Marginesy, tam też jest sporo o tym, jak rodzice, właściwie ojciec Marii tenisistki ją ukształtował. Więc i to też są takie dwie postacie, które były na szczycie i też swoimi błędnymi decyzjami spadły z tego szczytu, więc jeżeli ktoś by chciał opisywać takie historie w takim eseju, to myślę, że te dwie książki warto polecić, no bo oprócz, tak jak wspominał pan, ten Tyson Fury, to też taka książka, w której takie tematy są, więc myślę, że ten tytuł, jak i te, które wspomniałem, jak najbardziej nadawałyby się, żeby taki esej stworzyć.
Mi z kolei bardzo podobała się opis tej historii Howarda Webba, jak pisał o meczu Polska-Austria. Od swojej strony gościliśmy sędziego piłkarskiego Wojciecha Krztonia i między innymi o tym fragmencie dyskutowaliśmy. Okazuje się według tej książki, że tylko w Polsce ta słynna decyzja o rzucie karnym dla Austrii wywołała jakieś kontrowersje. Także dużo, dużo rzeczy można się ze sportowych książek dowiedzieć. No ponieważ jestem bibliotekarzem, projekt jest biblioteczny, no to tak zmierzając ku końcowi naszej rozmowy, zapytam o promocję książek sportowych w bibliotece. Jak pana zdaniem powinna wyglądać, może wyglądać? Bo to też jest takie zjawisko, kiedy tworzyliśmy ten projekt, raczej jeszcze mało popularne. Książka sportowa jest na rynku, w bibliotekach rzadziej, coraz częściej, ale nie jest to taki temat, który się pojawia na spotkaniach autorskich i tego typu wydarzeniach tak często jak inne. Tak, myślę, że też ta rzeczywistość wirtualna, która nas spotkała, też wymusza powoli do uzupełniania tych różnych braków, które w niektórych bibliotekach są. Natomiast wydaje mi się, że biblioteki chętnie podchodzą do tego tematu, przynajmniej biorąc pod uwagę moją styczność z bibliotekami, bo widzę, że te promocje się odbywają i coraz więcej tej książki sportowej się pojawia na rynku. To też wynika z tego, że autorzy książek sportowych, chociażby ci, którzy wydają książki na własny koszt i którzy nie korzystają ze współpracy z dużymi wydawnictwami, też muszą jakoś dotrzeć do czytelnika i też szukają swojego takiego jakby okna na świat. Więc myślę, że jest dobrze i wszystko idzie do przodu i te książki sportowe się pojawiają w bibliotekach i promocja jest tam prowadzona. Natomiast oczywiście no jest to też nieporównywalnie mniejsza skala w stosunku do książek innego rodzaju, bo jednak nie jest to tak zwany temat mainstreamowy, bo generalnie w jednym z wywiadów też użyłem takiego określenia i cały czas podtrzymuję to, co powiedziałem, że generalnie czytelnictwo w Polsce to jest, można powiedzieć, że nisza, tak? Bo wszystkie raporty pokazują, że czytamy mało jako społeczeństwo, więc książka sportowa jest niszą w niszy, więc ciężko, żeby tutaj te liczby były ogromne, ale myślę, że nie jest źle. No to zupełnie na koniec. Sportowa oczywiście książka roku, tak to miało wybrzmieć. Sportowa książka roku to jest portal, który pan prowadzi i zarazem plebiscyt, gdzie co roku ta książka jest przyznawana. Myślę, że warto tę stronę polecić. Nie mówię jakby tylko dlatego, że akurat pana goszczę, ale sięgałem często właśnie po tę stronę, tworząc ten projekt. Więc tak poproszę na koniec o taką krótką jakby reklamę, recenzję tych działań. Co tam można znaleźć i też o ten plebiscyt zapytam. Jakie są, troszkę pan o tym wspomniał, co prawda, o tych kryteriach. Co jest brane pod uwagę, żeby z tego wielkiego rynku książki sportowej, takiego zalewanego ponad miarę w ostatnich latach, wyciągnąć takie kilka perełek, które warto czytelnikowi polecić? Przede wszystkim zapraszam wszystkich do codziennego śledzenia strony www.sportowaksiążkaroku.pl, bo tam wrzucamy wszystkie informacje, zarówno recenzje, jak i zapowiedzi aktualności z rynku polskiej literatury sportowej. Natomiast co roku w styczniu odbywa się plebiscyt od 7 lat. Od pierwszy raz w 2013 roku był zorganizowany nasz plebiscyt. Wybieramy najlepsze książki sportowe w danym roku kalendarzowym, czyli w styczniu 2021 roku będziemy wybierać najlepsze książki, które w tym roku się ukazały. Przede wszystkim jest to głosowanie online, czyli każdy czytelnik może wejść na stronę i w kategorii książki polskiej, książki zagraniczne oddać swój głos. I z tego wybierzemy właśnie jedną najlepszą książkę polską, jedną najlepszą książkę zagraniczną 2020 roku. Natomiast oprócz tego ja oraz grono ekspertów, których zaproszę, eksperci, czyli ludzie związani z polskim rynkiem literatury sportowej, wybierzemy książki sportowe w kilku kategoriach, między innymi najlepsza książka piłkarska, najlepsza książka biograficzna, najlepsza książka historyczna. Także tych sportowych książek roku za dany rok jest zwykle kilka, około 5 lub 6, zależy od liczby kategorii, bo to jest związane z tym, jakie książki wychodziły w danym roku kalendarzowym.
Natomiast wszystkich czytelników, tak jak powiedziałem, mogę zaprosić, żeby w styczniu weszli na stronę i oddali swój głos na najlepszą polską książkę i najlepszą zagraniczną książkę. Na pewno autorzy będą zadowoleni, że jest taki odzew na rynku i będziemy kontynuować te zabawy, myślę, za rok również. Zanim Państwo zagłosujecie, to przeczytajcie to, na co będziecie głosowali. W bibliotece, mimo że jesteśmy zamknięci, jest legalne podawanie za drzwi na zamówienie książek, więc te sportowe, kilka, o których dyskutowaliśmy, są. Więc zachęcam, żeby po nie sięgać i zachęcam również, żeby stronę sportową Książka Roku odwiedzić. Dziękuję Panie Krzysztofie za tę rozmowę, za dyskusję o książkach sportowych i nie tylko. No dobrze, to skoro w styczniu plebiscyt, kolejny rok się otwiera, no to jakieś przewidywania, co się pojawi, co się zmieni na tym rynku. Mamy techniczny problem. No dobra. Znaczy wydawcy generalnie rzeczy zawsze... Troszkę nas tu przerywa. Dobrze. Teraz się generalnie chyba generalnie wydawcy słyszymy. Trzymają taki... Okej. Generalnie wydawcy trzymają takie plany wydawnicze w tajemnicy i nie zdradzają raczej szczegółów nawet na kwartał naprzód. Natomiast wiemy, że na pewno wyjdzie w styczniu biografia Arsena Wengera z wydawnictwa Znak. To taka książka, która jest zaplanowana, oraz kilka książek, które miały wyjść w tym roku przy okazji Euro 2020, ale zostały przesunięte na przyszły rok. Natomiast ciężko mówić teraz o planach wydawniczych, bo tak mówię, nawet jeżeli o czymś wiem, no to nie mogę o tym mówić, to po pierwsze, a po drugie wielu wydawców trzyma takie większość planów wydawniczych jednak w tajemnicy. No i też trudny rok na pewno. Mądrzejszy ekonomicznie, może będzie mniejszy zalew, a lepsza jakość. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy naszym słuchaczom. No i zapraszamy do dyskusji i śledzenia tego, co robimy my w ramach Salonu Sportu i co robi pan Krzysztof w ramach Sportowej Książki Roku. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia.